Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszedłem do swojego ogrodu i proszę zobaczyć, mam tutaj ładne ogórki podłużne i teraz te ogórki sobie zerwę i z tych ogórków zrobimy wspaniałą sałatkę. Sałatkę na zimę, na lato, na cały okres. Sałatka będzie w słoikach, będzie zawekowana. Przechowywać ją możemy naprawdę bardzo długo i właśnie z takich ogórków będziemy robić dzisiaj sałatkę. Ja sobie zerwę tych ogórków 5 kg i z takiej porcji będziemy to robić. I ja mam swoje ogórki zerwane. Tak jak widzicie, ogóreczki bardzo ładne, nie wszystkie są jakieś tam idealnie proste, no ale to normalne, ogórki są naturalne, w 100% naturalne, żadnych wspomagaczy, po prostu 100% naturalne ogórki. Ogórki w pierwszej kolejności musimy dobrze umyć, ze skórki nie obieramy, odcinamy tylko tutaj te końcóweczki i po umyciu, po wysuszeniu będziemy je kroić w plasterki. No i ja swoje ogórki już umyłem i zanim zaczniemy je kroić, potrzebujemy miskę. No miska musi być duża, tak żeby te ogórki się zmieściły i jeszcze troszeczkę większa, bo jeszcze będziemy dawać cebulę. Moja miska jest taka, plastikowa. Ogórki odstawiamy na bok i bierzemy pierwszego ogórka i zaczynamy go kroić. Ogórki kroimy w plasterki. Grubość pokażę zaraz. Ja to tak kroję mniej więcej do oka. Nie wiem, czy dobrze widać. 3 mm, 4 mm. To są takie mniej więcej wielkości plasterki. I tak będziemy skrawać wszystkie ogórki. Tak jak już mówiłem wcześniej, skórki nie obieramy. Dajemy ze skórką. Możemy to tak samo robić z ogórków, które nam przerosły, które mieliśmy na przykład do kiszenia, na ogórki konserwowe. Nie ma to większego znaczenia, gdyż ta sałatka, niezależnie z jakiego ogórka zrobimy, jest po prostu tak pyszna, że podczas zrobienia tej sałatki, uwierzcie mi, zaczniecie ją tak wyjadać, że szybko będziecie ją wykować, żeby jej po prostu całej nie wyjeść. Takie plasterki, tak jak tutaj widać, to, że się jakiś tam trochę grubszy ukroi, w zupełności to nie ma znaczenia. I te wszystkie plasterki wrzucamy do miski. Ja teraz pokroję swoje ogórki. No i ja swoje ogórki już mam pokrojone. Jak widzicie, musiałem zmienić pojemnik. Mam takie specjalne wiadro do robienia soku pomidorowego i do tego wiadra przełożyłem te ogórki. Proszę zobaczyć, ładne plastry. I teraz musimy jeszcze do tych ogórków pokroić sobie cebulę. Cebuli musimy pokroić kilogram. Kilogram na 5 kg ogórków. Czyli jeżeli będziecie sobie robić mniejszą porcję, na przykład 2,5 kg, no to logicznie musicie tej cebuli dać pół kilograma. Ja dam kilogram tutaj, nawet dam cebulkę jedną więcej. Teraz zaczniemy kroić cebulę. Cebulę będziemy kroić w pół plastry. Dajemy cebulę na pół i teraz kroimy w plasterki. Plasterki, no powiedzmy mniej więcej grubości ogórka, trochę cieńsze. Ja mam pierwszą połówkę skrojoną i tak sobie skroję kilogram cebuli. Cebulę mam pokrojoną i możemy ją sobie tak porozdrabniać na takie właśnie tutaj, jak widzicie, takie wężyki. I teraz tą cebulę dosypujemy do ogórków. Wrzucam cebulę. Normalnie mi tutaj wyszło pół wiadra. Ale dobrze, bo sałatka jest tak dobra, że ja ją jeszcze będę z dwa razy robił, bo naprawdę słoiki. Słoiki znikają migiem, naprawdę. Są tak dobre. I teraz, zanim to zaczniemy mieszać, dajemy 4 duże łyżki soli. Jedna, druga, trzecia i czwarta. I teraz musimy to dobrze wszystko ze sobą przemieszać. Ogórek, sól, puści woda i to tak zostawimy na mniej więcej 2-3, możemy nawet na 4 godziny sobie zostawić. Ja swoje zostawię na 4 godziny. W czasie tych 4 godzin możemy to jeszcze raz, dwa razy przemieszać. I po tych 4 godzinach wrócimy,
Odlejemy wodę i przejdziemy do dalszych czynności. U mnie 4 godziny minęły. Proszę zobaczyć. Woda powstała dzięki temu, że je osoliliśmy. Teraz musimy tą wodę dokładnie odlać. Odlewamy całą wodę i wtedy zaczniemy dodawać pozostałe składniki. Ja mam już tutaj wodę ładnie odlaną i teraz zaczniemy dodawać składniki. Zaczniemy od wlania szklanki oleju. Ja już sobie tutaj szklankę oleju wlałem. Teraz po tej szklance oleju dajemy szklankę cukru. Cukier wsypany. Tak samo dajemy szklankę octu. Ocet wlany. Dwie łyżki soli. Duże łyżki. I pozostanie nam teraz jeszcze dorzucić tylko koncentrat pomidorowy. Koncentratu dajemy tak mniej więcej 500-600 gram. Ja dam dokładnie 550 gram koncentratu. Ja mam to w 4 mniejszych puszkach. Tak samo możecie sobie dać jedną dużą puchę, jeżeli taką macie 500 gramową. Ja akurat mam w małych puszkach, więc muszę dać wszystko z tych małych puszek. No i u mnie koncentrat dodany. I to są wszystkie składniki, które potrzebujemy. Teraz musimy to wszystko dobrze wymieszać. Mieszamy ogóreczki z olejem, z koncentratem. Wszystko, co tutaj daliśmy. I gdy to wszystko dobrze wymieszamy, musimy to jeszcze tak odstawić na pół godzinki. I po pół godzince będziemy nakładać słoiki i wtedy przejdziemy do pasteryzowania. I ja już swoje przemieszałem. Proszę zobaczyć, jak to tutaj ładnie wygląda. Odstawimy to na pół godzinki, ale zanim to odstawimy, teraz jest ważny moment. Posmakujemy to. I teraz uwaga, bo gdy to posmakujemy, powiem tak, nie będę chyba tego nakładał w słoiki, tylko zaraz to chyba wszystko zjem. To jest tak pyszne, tak wspaniałe, uwierzcie mi na słowo, jeżeli jeszcze nie robicie tej sałatki, ona jest rewelacyjna. Ja już mógłbym ją zjeść całą w tym momencie. Sobie wyobraźcie, jak wyjmiecie taki słoiczek zimą, poczujecie smak swojego ogrodu z lata. Wyśmienita. Odstawiamy na pół godzinki i za pół godzinki wracamy i nakładamy. U mnie pół godziny minęło. Możemy nakładać słoiki. Pamiętajmy tylko, żeby zawsze przed nałożeniem każdego słoika dobrze przemieszać, tak żebyśmy nałożyli też sos, który tutaj zrobiliśmy. Ja mam takie małe słoiczki, więc musiałem taki specjalny lejeczek do nakładania użyć, żeby to tutaj mi ładnie weszło. Ale jak jest większy ogórek, zaraz się trochę zapycha. Ale udało się. Proszę zobaczyć. Pierwszy słoiczek załadowany. No i ładujemy tak wszystkie słoiczki. No i proszę bardzo, ja już mam załadowane swoje słoiczki. Tutaj tak jak widzicie, wyszło 15 słoiczków. Ale z 5 kg tych słoiczków wyjdzie około 17 albo może i nawet 18, bo podczas nakładania no, nie byłem się w stanie opanować i musiałem podjadać i naprawdę tego tyle zjadłem, że tu naprawdę 2-3 słoiczki byłyby więcej. Teraz zakręcamy słoiczki, wkładamy do garka z zimną wodą, zalewamy poniżej szyjki, centymetr 2 i pasteryzujemy przez 10 minut. Po 10 minutach wyjmujemy słoiki, odstawiamy w chłodne miejsce. No i możemy już nawet na drugi dzień zacząć jeść sobie tą sałateczkę. Ja teraz zakręcam i zaczynam pasteryzować. I ja już mam słoiki w garku. Woda wlana trochę poniżej dekielka. No tak pokazuje, gdyby ktoś właśnie dopiero zaczynał przygodę z wekowaniem, to takich kilka przydatnych informacji, że wodę zawsze wlewamy 2-3 cm poniżej dekielka. Nigdy nie zalewamy tych słoików do pełna. I teraz wstawiamy na gaz i od momentu zagotowania pasteryzujemy 10 minut. No i moje słoiczki są gotowe. Ja już je wyciągłem jakieś pół godzinki temu. Tu już zaczynają mi zaciągać. Nie muszę ich odwracać, nie trzeba. Wystarczy, że po prostu je odstawimy. One sobie do rana wszystkie zaciągną. No mam nadzieję, że Wam się film podobał.
Jeżeli ktoś jeszcze z Was tego nie robił, zachęcam, naprawdę. Sałatka wyśmienita. No, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, żeby Was zachęcić. Jak spróbujecie, sami się przekonacie, jak dobra jest ta sałatka. Zostawcie jakiegoś lajka, dajcie komentarz. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do subskrybowania. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!